Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Widzimy w Ewangelii rozmaite emocje, które pojawiają się u ludzi towarzyszących Jezusowi w drodze. Jedni Go nienawidzą i szukają sposobności, aby Go zniszczyć, zdyskredytować lub nawet zgładzić z tego świata. A inni wpadają w euforię na Jego widok. W dzisiejszej Dobrej Nowinie spotykamy pewną kobietę z tłumu, która błogosławi Matkę Jezusa za tak wspaniałego Syna. Czy był to szczery podziw, czy też ukryte pragnienie, podyktowane kobiecą zazdrością, że jej własne dzieci również mogłyby być równie dobre jak Syn Maryi? Tego nie wiemy. Ważne natomiast jest pytanie, czy ja pragnę stać się źródłem błogosławieństwa dla innych ludzi? Czy chcę upodobnić się do Jezusa, aby i przeze mnie inni ludzie otrzymywali błogosławieństwo? Jeśli tak, to Jezus nam dziś podpowiada, co należy uczynić, aby tak się stało. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Źródłem błogosławieństwa, a więc nadprzyrodzonego szczęścia, jest Słowo Boże. Słuchając Bożego Słowa i je zachowując, stopniowo upodabniamy się do Jezusa. Nie wystarczy tylko słuchanie. Potrzeba jeszcze zaangażowania, czyli wcielania usłyszanego Słowa w życie. Pomyślmy przez chwilę i zastanówmy się, czy codziennie słuchamy Słowa Bożego, czy karmię się tym Słowem z radością i ochotą. Na ile to codzienne słuchanie staje się treścią mojego życia? Czy staram się usłyszaną dobrą nowinę wprowadzać we własne życie?